Szanowni Państwo, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Państwa na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Fundację Archiwum Jana Olszewskiego. To już 13. spotkanie organizowane w ramach cyklu Głos o Polsce. Dziś mowa będzie o bezpiece wojskowej. Naszym gościem jest pan minister, pan doktor Piotr Bączek, w latach 2015-2018 szef służby kontrwywiadu wojskowego, a wcześniej członek komisji weryfikacyjnej do spraw WSI. Rozpocznę może krótkim cytatem, który będzie pewnym, myślę, dobrym wprowadzeniem do tego zagadnienia. Jest to cytat pochodzący z raportu przygotowanego wiosną 1992 roku dla premiera Jana Olszewskiego, który to raport głosił. Istnieją podstawy do przypuszczeń, iż niekontrolowany obieg tajnych dokumentów byłych cywilnych, a także wojskowych, służb specjalnych, PRL, jest przyczyną wielu niefortunnych decyzji rozmaitych władz i źródłem bezkarności wielu afer gospodarczych, a także takiej właśnie, a nie innej, polityki informacyjnej mediów publicznych. Również brak radykalnych zmian personalnych w instytucjach finansowych i politycznych państwa tutaj może mieć swój rzeczywisty powód. Wielkie afery finansowe, takie jak ArtB czy FOS, były dokonywane pod osłoną i z udziałem oficerów oraz agentury byłego zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Departamentu I MSW. Departament pierwszy to był wywiad cywilny. I dalej cytując ten specjalny raport. Można zasadnie przypuszczać, że system finansowy Polski znajduje się obecnie w dużym stopniu pod kontrolą ludzi i struktur dyspozycyjnych względem byłych przełożonych, na przykład generała Kiszczaka, generała Pożogi, być może także dysponentów spoza granic Rzeczpospolitej. Rozwikłanie i rozbicie tych powiązań jest niemożliwe bez ujawnienia dawnej agentury. Można by ten raport cytować dalej, raport wskazujący na niebezpieczeństwo dla państwa polskiego związane z obecnością po 1989 roku w życiu politycznym, publicznym, gospodarczym, w strategicznych sektorach polskiej gospodarki, ludzi wywodzących się z bezpieki wojskowej i cywilnej. Ale może oddam już w tym momencie głos naszemu prelegentowi, stawiając jako pierwsze pytanie, dlaczego Polska musiała czekać kilkanaście lat, aż w końcu w roku 2006 wojskowe służby informacyjne zostały rozwiązane. Dziękuję bardzo. Na początku samym chciałem podziękować za zaproszenie pani prezes, wszystkim współpracownikom fundacji, za możliwość podzielenia się kilku na ten temat refleksji, ocen i też trochę uchylenia rąbka historii. Dlaczego tak się stało? To jest bardzo dobre pytanie, ale nie do mnie, nie do komisji weryfikacyjnej, nie do przewodniczącego komisji, nie do ówczesnej elity, bo komisja powstała w 2006 roku, ale do poprzedników. Do premiera Mazowieckiego, Bieleckiego, Cimoszewicza, chociaż ich Belki, Millera, chociaż ich wszystkich nie warto o to pytać, bo wiadomo, jakby zareagowali. Raczej to jest pytanie do społeczeństwa. Dlaczego przez 26 lat wybierano osoby, które
do elity politycznej osoby, które tolerowały ten stan rzeczy. Ale to pytanie też można zadać obecnie. Dlaczego społeczeństwo dokonało takiego wyboru rok temu, że mamy taką sytuację, jak mamy? Ale dyskutując o komisji weryfikacyjnej, o tej prowokacji, która nazywana jest w skrócie aferą marszałkową, od nazwiska dwóch osób czynnie zaangażowanych w tę sprawę, mianowicie pana marszałka, ówczesnego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz pani redaktor Anny Marszałek, która aktywnie publikowała różne artykuły na temat komisji weryfikacyjnej, nieprawdziwe w treści, wskazujące, że dochodzi do korupcji, do sprzedaży dokumentów tajnych z komisji weryfikacyjnej, trzeba sobie postawić pytanie i odpowiedzieć na nie, czym były wojskowe służby informacyjne w 2006 roku. Dlaczego ówczesna elita polityczna podjęła decyzję o nie tylko weryfikacji, a likwidacji tych służb specjalnych? Otóż wojskowe służby informacyjne, pan pokazuje, żeby spocząć, dziękuję bardzo, bo to zanosi się chyba na kilka godzin. Jak pani Justyna wskazywała, że chyba do rana mamy siedzieć. Wojskowe służby informacyjne były jedyną formacją specjalną odpowiadającą za bezpieczeństwo, która nie była weryfikowana, nie była sprawdzana, nie była oceniana przez elity solidarnościowe po 90 roku. Zarówno SB, chociaż to różnie oceniamy i ja podchodzę do tej sprawy bardzo krytycznie, ale SB podlegało weryfikacji, chociaż po tej weryfikacji znajdowali się w strukturach późniejszego Urzędu Ochrony Państwa takie osoby jak Jan Lesiak i jego sławna szafa Lesiaka. I do tej pory borykamy się z tą bardzo ułomną weryfikacją służb cywilnych. Ale mimo wszystko był jaki proces w tym względzie. Podobnie policja. W policji działały jeszcze w latach 80., w 81 roku niezależne związki zawodowe, które później oczywiście były ci działacze represjonowani, wyrzuceni z ówczesnej milicji obywatelskiej, ale był jakiś zalążek. Podobnie inne struktury. Natomiast WSI suchą stopą przeszła zarówno przez rok 90, 89, 90 transformację ustrojową, lata 90. I dopiero w 2006 roku zapadła decyzja o likwidacji. Miejmy na uwadze to, że WSI nie tylko, że nie były zweryfikowane, ale WSI miały na koncie wiele afer gospodarczych, politycznych. WSI nadal funkcjonowały osoby, jeszcze w 2006 roku, które przeszły szkolenie w Związku Sowieckim. Była specjalna procedura, sprawa operacyjna wobec żołnierzy WSI, którzy byli szkoleni w Związku Sowieckim, a później w Federacji Rosyjskiej w latach 90. Ale żołnierze WSI, którzy prowadzili tą procedurę, zostali później odsunięci, wyrzuceni z WSI i mieli kłopoty. I nawet ta procedura, która wskazywała tylko, które osoby przeszły takie szkolenie, była bardzo tak w wąskim zakresie prowadzona. WSI składały się też z określonej grupy osób. To była korporacja w korporacji. Taką korporacją są siły zbrojne.
siły zbrojne, wojsko mają określoną, trafiają określone osoby. Mimo transformacji ustrojowej, mimo tych zmian w latach 90. WSI praktycznie 70-80% składu kadrowego stanowili działacze partyjni. Starsi oficerowie byli z zasady w przeszłości członkami PZPR. Młodsi oficerowie, którzy już nie załapali się na członkostwo w PZPR, przechodzili przez młodzieżówki partyjne, takie jak ZSP, ZSMP i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na palcach jednej ręki można było policzyć osoby w jakiś sposób związane z tak zwaną opozycją demokratyczną. Była pewna grupa osób związana z tak zwaną grupą krakowską, czyli żołnierze, funkcjonariusze UOP-u, którzy przeszli do WSI za czasów Tadeusza Rusaka w okresie AWS. Ale oni też byli marginalizowani, a później zresztą też dostosowali się do zasad panujących w tej strukturze. To było bardzo zamknięte środowisko i bardzo takie niechętnie nastawione do postaw nie tyle prawicowych, w sensie światopoglądu, ale nawet do postaw patriotycznych. Przeszli dobrą szkołę, w cudzysłowie, dobrą szkołę partyjną i w zasadzie to było powielanie systemu, który panował w latach 80., na początku lat 90. Istniała wśród nich bardzo duża niechęć do zmian. Żołnierze WSI, którzy podejmowali współpracę, mówię w sensie współpracę, pomoc najpierw dla komisji weryfikacyjnej, wskazywali, co można zrobić, co można zmienić w strukturze, nawet nie w formie tak zwanych donosów czy meldunków, ale jak poprawić funkcjonowanie służb wojskowych, byli odseparowywani, dyskryminowani, stosowano wobec nich szantaż moralny, szantaż taki, że tak powiem, wręcz były formułowane pogróżki typu: jeżeli nie przestaniesz pomagać ludziom Macierewicza, to zobaczysz, wpadniesz pod samochód, spalimy ci mieszkanie. I w inny sposób pożałujesz tego i tak dalej, i tak dalej. Była bardzo duża niechęć nie tylko do komisji weryfikacyjnej i do nas, do członków, ale w ogóle do zmian, jakichkolwiek zmian. A trzeba powiedzieć, że to był skansen. Nie tylko skansen taki ideologiczny, ale skansen techniczny. Mianowicie w służbach cywilnych normą były komputery do przetwarzania informacji niejawnych, tak zwane komputery tempestowe. W tym czasie praktycznie były już, każdy funkcjonariusz ABW miał dostęp do takiego komputera. Jeżeli nie do osobistego, oczywiście w miejscu pracy, to w każdym razie w swoim oddziale, w swojej placówce. Natomiast w WSI komputery tempestowe traktowano jak jakieś sanktuarium. W zasadzie były zamknięte w takim pomieszczeniu, w tajnym pomieszczeniu i trzeba było się zapisywać do korzystania z takiego sprzętu. To powodowało, że duża część dokumentów była pisana ręcznie, dokumentów tajnych.
I dopiero po jakimś czasie były przepisywane maszynowo właśnie przez komputery, w komputerach tempestowych. Też już w późniejszym okresie, kiedy powstała służba kontrwywiadu wojskowego, duża część oficerów, żołnierzy WSI, którzy znaleźli się w SKW, zastosowało strajk włoski. Strajk włoski na czym polegał? Mianowicie ci żołnierze, którzy nie uzyskali jeszcze pozytywnej weryfikacji przez komisję weryfikacyjną, uznali, że nie mogą pracować operacyjnie, bo nie są wyznaczeni na stanowiska. A nie byli wyznaczeni na stanowiska w związku z tym, że nie przeszli jeszcze procesu weryfikacji i nikt z członków komisji nie chciał podpisywać takiego dokumentu, nie znając ich przeszłości, nie znając ich dokonań z poprzednich lat. I w związku z tym kółko się zamykało, wykorzystywali w ten sposób pewną małą lukę prawną, którą przy dobrej chęci mogli w zasadzie pracować, ale tu widać było, że ich działanie zmierzało do zablokowania działań nowej służby, którą była wtedy SKW. Przypomnijmy też wiele afer gospodarczych i politycznych, które ciągnęły się za WSI od początku lat 90. Palenie akt przez ostatniego dowódcę szefa WSW, czyli wewnętrznej służby, wojskowej służby wewnętrznej, generała Bułę. Następnie afery gospodarcze, na przykład afera paliwowa i udział żołnierzy WSI w tej aferze. Podobnie afera Orlenu. Też sprawy były wyjaśniane w przeciągu kilku lat w okresie działania Komisji Śledczej do spraw afery paliwowej. Udział żołnierzy WSI w nielegalnym handlu bronią, zwłaszcza sprzedaży broni do państw objętych embargiem międzynarodowym. W zasadzie to chyba przesądziło, że wszystkie siły polityczne w latach 2004-2005 były zdeterminowane do rozwiązania WSI. Jeżeli prześledzimy prasę z tego okresu i ukazujące się tam artykuły, to brakuje jakichś tekstów, artykułów broniących WSI. Od prawicowej Gazety Polskiej i Głosu poprzez Rzeczpospolitą, Gazetę Wyborczą, aż po Urbanowe Nie, wszędzie ukazywały się artykuły krytyczne dotyczące WSI. Nikt nie chciał bronić WSI. I co się stało? Obecnie w zasadzie WSI jest wzorową służbą, powstaje legenda WSI, wspaniałej służby specjalnej, która została rozbita przez Antoniego Macierewicza, jego komisję weryfikacyjną, harcerzy i dziennikarzy. Tak jak wypominano nam od 2006 roku. Dlaczego tak się stało? Przypuszczam, to jest moje przypuszczenie, że wszystkie siły polityczne chciały pewnej zmiany. W jakim stopniu wszyscy byli zainteresowani z różnych powodów rozwiązaniem WSI, ale nie tak głęboką reformą służb specjalnych, jaka została przeprowadzona przez Antoniego Macierewicza w 2006-2007 roku, w tych latach. Ponieważ każda siła polityczna, łącznie z lewicą postkomunistyczną, miała w tym swój interes. Kiedy okazało się, że to nie jest przemalowanie szyldu z WSI na SKW i SWW, czyli Służbę Wywiadu Wojskowego, rozpoczęła się
kampania hejtu, jak to dzisiaj nazywamy, fake newsów, dezinformacji wobec tego procesu. Zapomniano już o tych wszystkich aferach, grzechach w cudzysłowie WSI, a rozpoczęto dezawuować komisję weryfikacyjną, proces likwidacji i całą tą ideę. Pamiętajmy bowiem, że w tym procesie nie uczestniczyła tylko komisja weryfikacyjna. Cała ta idea narodziła się w okresie pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy elita polityczna po raz pierwszy doszła do porozumienia o likwidacji tych wojskowych służb. Była to koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Nawet Roman Gierty głosował wtedy za likwidacją WSI. Jedynym posłem, który głosował przeciw, był Bronisław Komorowski. Obok komisji weryfikacyjnej została powołana komisja likwidacyjna pod przewodnictwem wtedy doktora, obecnie profesora Sławomira Cęckiewicza. Funkcjonował również tak zwany zespół, grupa kwalifikująca. Wtedy, o ile dobrze pamiętam, kapitana Andrzeja Kowalskiego, obecnie generała Andrzeja Kowalskiego, jednego z ostatnich szefów Służby Wywiadu Wojskowego. I te trzy ciała przeprowadzały właśnie proces likwidacji i weryfikacji. O ile ten zespół kwalifikacyjny oceniał przydatność żołnierzy pozytywnie zweryfikowanych do służby w nowej strukturze, czyli SKW, to komisja likwidacyjna doktora Cęckiewicza zajmowała się inwentaryzacją majątku WSI i podziałem jego pomiędzy SKW i SWW. Głównie to były sprawy finansowe, gospodarcze, majątkowe, choć też w ograniczonym zakresie dotknęli z dokumentacji operacyjnej. Komisja weryfikacyjna natomiast miała zająć się i zajmowała się, była odpowiedzialna za weryfikację żołnierzy WSI. Ten proces odbywał się poprzez wysłuchania żołnierzy WSI oraz badanie dokumentacji operacyjnej, teczek personalnych oraz wszelkiej innej dokumentacji, bo mieliśmy wgląd też w materiały zgromadzone przez inne instytucje, służby, między innymi też otrzymywaliśmy z ABW, z IPN-u dokumenty i na podstawie takiej krzyżowej weryfikacji, sprawdzenia tych dokumentów ocenialiśmy, czy dana osoba nadaje się, może funkcjonować w strukturach suwerennej, niepodległej Rzeczpospolitej. Brzmi to może patetycznie, ale tak trzeba patrzeć na rolę wojskowych służb, w ogóle służb specjalnych w Polsce, bo domeną służb specjalnych jest w dużym stopniu praca niejawna, często wykraczająca poza utarte schematy, normy społeczne, a czasami też zdarza się na granicy prawa. Dlatego osoby, które funkcjonują w tych służbach, są pracownikami, funkcjonariuszami, w naszej ocenie powinny być odpowiednio zmotywowane do tej pracy, nie tylko materialnie, ale także ideowo. Taka była zasada, która nam przyświecała. Wprawdzie to był taki cel niedościgniony, ale warto o tym pamiętać.
Komisja weryfikacyjna składała się z 24 osób. 12 osób wskazywał premier. Wtedy to był pan premier Jarosław Kaczyński. 12 z prezydent Lech Kaczyński. Funkcjonowaliśmy, pracowaliśmy w czteroosobowych zespołach. Praca zaczęła się pod koniec lipca 2006 roku. Ja wcześniej byłem dziennikarzem Gazety Polskiej. Pan Antoni Macierewicz zaproponował mi członkostwo w komisji weryfikacyjnej na 2 tygodnie chyba przed utworzeniem komisji. Ale warunek był taki, że no, swoim ówczesnym kolegom z redakcji mam nie mówić, gdzie przechodzę. Tak więc rozstałem się trochę tak w sposób nijaki z gazetą. Dopiero po kilku miesiącach dowiedzieli się, jak wyciekła lista członków komisji do prasy, do Gazety Wyborczej o moim funkcjonowaniu. Wprawdzie byłem też rzecznikiem wiceministra Antoniego Macierewicza, ale to było przez 2 miesiące, a później wpadłem w niebyt, taki niebyt medialny, w każdym razie starałem się. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, to było już ujawnione jakiś czas temu, że jedną z osób, z którą pracowałem, był pan Leszek Sykulski. Obecnie znany taki komentator, bywalec ambasady Federacji Rosyjskiej, znany też z takich happeningów czy manifestacji sprzeciwiający się tak zwanej wojnie ukraińskiej. No, wiele komentarzy z zakresu właśnie takiej polityki prorosyjskiej, autor wielu takich komentarzy. Wtedy był pracownikiem Kancelarii Prezydenta, był sprawdzony, posiadał poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW. No, osoba, tak jak inne osoby, wobec których nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Co się później z nim stało po kilku latach, trudno ocenić. Niemniej ocenić, nie mam żadnych takich swoich spostrzeżeń na ten temat. Mogę tylko powiedzieć, że niezbadane są losy każdego człowieka i gdzie kto trafi, to zależy tylko od tej osoby. Być może. Natomiast przy tej sprawie też chciałbym skomentować też sprawę tak zwanego, nie tak zwanego, ale autentycznego szpiega w komisji likwidacyjnej, która to sprawa została ujawniona 1,5 roku temu. Otóż ta osoba funkcjonowała w komisji likwidacyjnej profesora Cenckiewicza, nie w komisji weryfikacyjnej. Taką zasadą było, że my nie powielaliśmy i w żaden sposób nie kontaktowaliśmy się między sobą. Nie znaliśmy personaliów członków komisji likwidacyjnej, nie znaliśmy też dokładniej zakresu ich prac. Dlatego też mówienie, że osoba ze środowiska Macierewicza, tak jak to niektóre stacje prywatne podawały, okazała się szpiegiem, jest oczywiście nieprawdą, bo ani Sławomir Cenckiewicz, ani Antoni Macierewicz, ani członkowie komisji weryfikacyjnej nie śledzili późniejszych losów tej osoby, a ta osoba była tak samo sprawdzona przed przystąpieniem do prac w komisji likwidacyjnej, jak
każdy członek tej komisji również posiadała poświadczenie bezpieczeństwa, musiała posiadać poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW. Jedyny wniosek z tej sprawy jest taki, że osoby sprawujące takie funkcje, zajmujące takie stanowiska powinny być w zainteresowaniu państwa, w zainteresowaniu służb w zasadzie do końca życia. A jak to się stało, że ten człowiek komisji likwidacyjnej został rosyjskim szpiegiem, jak to zostało ujawnione, o ile dobrze pamiętam, 2 lata temu, to już pytanie do służb cywilnych. Dlaczego to nastąpiło? 1 października nastąpiło rozwiązanie WSI i powołanie strukturalne nowych służb, czyli Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Szefostwo SKW objął pan minister Antoni Macierewicz, natomiast SWW, późniejszy generał, oj, nazwisko mi wyleciało, w każdym razie był komendantem Straży Miejskiej. Może ktoś mi później podpowie. Słucham? Tak, Witold Barczuk, dziękuję. Zawsze można... Tak, tak, tak. Ja objąłem stanowisko dyrektora Biura Analiz i tak dla ciekawości, kontrwywiad WSI nie posiadał żadnej komórki analitycznej. Owszem, był zespół analityczny, liczący chyba 8, 9, może trochę więcej, może 12 osób, ale w zasadzie ten zespół pracował ad hoc i na takich materiałach, na takich dokumentach, które wyprosił z innych komórek organizacyjnych. Nie było zasady, że materiały uzyskane były później oceniane przez analityków, czy informacje uzyskane przez kontrwywiad WSI są prawdziwe, bo to jedno z zadań pionu analiz w służbach specjalnych. Nie było też profesjonalnego, tak zwanego białego wywiadu w kontrwywiadzie wojskowym. Trzeba było to organizować w zasadzie od początku. I tak jak to prześmiewczo nazywały media krytyczne wobec tej idei likwidacji i weryfikacji, organizowali harcerze i dziennikarze, harcerze ZHR-u. Oraz byli dziennikarze. Podkreślam, byli, bo te osoby, które weszły w skład SKW, automatycznie musiały dla swojego bezpieczeństwa i też dla zasady zerwać z fachem dziennikarskim, żeby nie było żadnych niejasności. Warto teraz przypomnieć, że to właśnie biuro analiz, pierwsze biuro analiz SKW wprowadziło takie pojęcie do obiegu operacyjnego w 2006 roku jak konflikt asymetryczny. Obecnie to się nazywa konflikty hybrydowe, wojna hybrydowa, ale jak zaczęliśmy rozmawiać ze starymi wyjadaczami z WSI właśnie o trendach teraz, takich tendencjach różnych państw do... I wskazywaliśmy kilka takich przykładów właśnie w sferze konfliktów asymetrycznych, jak to się wtedy nazywało, otwierali oczy, powątpiewali i tak, można powiedzieć, śmiali się za plecami.
Ale wkrótce okazało się, że to była właściwa droga, bo jedną z pierwszych spraw, które to Biuro Analiz, a zwłaszcza jedna osoba, tak zajęła się profesjonalnie, można powiedzieć, że z punktu widzenia dziennikarskiego, bo na początkowo na tak zwanych białych źródłach dziennikarskich była sprawa tak zwanego embarga mięsnego, które to Rosja wprowadziła na przełomie 2006 roku i 2006-2007 roku. Na podstawie tylko dokładnej analizy materiałów, które znajdowały się w sferze informacyjnej, można było wykazać, że decyzja Federacji Rosyjskiej w sprawie wprowadzenia embarga na artykuły mięsne, polskie artykuły mięsne, a później rozszerzenie na kolejne artykuły spożywcze, było celową taką prowokacją. Ten materiał trafił do najwyższych dostojników państwa polskiego i chyba trochę pomógł w odblokowaniu tych spraw, bo był później debatowany przez różne organy. Kolejną taką sprawą, którą Biuro Analiz zajmowało się, była tarcza antyrakietowa. Początkowo to był monitoring mediów i już na samym początku, w 2007 roku, można było na podstawie dokładnej analizy poszczególnych artykułów, tytułów, można było wskazać, że będzie duży problem z zakończeniem rozmów dotyczących tarczy antyrakietowej w Polsce. Przypominam, że te rozmowy Amerykanie rozpoczęli, o ile dobrze pamiętam, z państwem polskim jeszcze przed powołaniem pierwszego rządu PiS-u. Chyba jeszcze za czasów rządu premiera Belki, ale faza taka już ekspercka rozpoczęła się w 2007 roku. I z momentem rozpoczęcia rozmów na temat tarczy, rozmów polsko-amerykańskich na temat tarczy amerykańskiej, jak za sprawą czarodziejskiej różdżki kilka tytułów prasowych oraz stacji telewizyjnych, prywatnych, rozpoczęło kampanię, a po co nam w Polsce amerykańskie rakiety? A kto będzie płacił za ewentualne zniszczenia? A kto zapłaci za spadające odłamki tarczy rakietowej? A kto weźmie odpowiedzialność za zniszczenia? I tak dalej, i tak dalej. Tak więc ta sprawa, która zakończyła się w 2008 roku w zasadzie zablokowaniem przez kolejny rząd instalacji tarczy rakietowej, ta sprawa ma bardzo ciekawe podłoże. O ile wiadomo, część tej sprawy została odpisana przez profesora Cęckiewicza i redaktora Rachonia w książce Zgoda. Jeszcze nie zapoznałem się z tą pozycją, ale można przypuszczać, że kampania negująca zasadność
umieszczenia tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach, bo również Czechy były miejscem częściowej lokalizacji niektórych elementów instalacji, była odgórnie sterowana z Moskwy. Tak więc Biuro Analiz, tak podsumowując ten okres, było przydatną strukturą. Już po moim wyrzuceniu pod koniec 2007 roku spotykałem się z opiniami, że no, SKW to ma dobre analizy, szkoda, że w innych służbach tak nie ma dobrych analiz. Powinni brać wzór właśnie z SKW. I to wypowiadały te opinie osoby z drugiej strony sceny politycznej. Nie wiedząc, do kogo mówiły, to też taka ciekawostka. W tym okresie trwały jeszcze prace komisji weryfikacyjnej. Powstał pierwszy raport z weryfikacji WSI. Publikacja nastąpiła, o ile dobrze pamiętam, 16 lutego 2007 roku. Wcześniej jesienią 2006 roku została znowelizowana ustawa o weryfikacji żołnierzy WSI. Na tej podstawie najpierw powstał raport, a później został opublikowany. No i wtedy niektóre media poszły na całość. Głównym wrogiem państwa polskiego został oczywiście Antoni Macierewicz, tak jak zapewne jutro zostanie, bo jesteśmy w przeddzień opublikowania tak zwanego raportu, czy można powiedzieć gniota ministra Tomczyka, tak więc jutro też się dowiemy, że głównym negatywnym bohaterem jest Antoni Macierewicz. To w zasadzie wszystko się zmienia tak, żeby się nie zmieniło, tak patrząc w perspektywie tych 17 lat. Po kilku miesiącach władze polityczne państwa stwierdziły, bo prace komisji weryfikacyjnej dalej trwały i najwyższe czynniki otrzymywały informacje na bieżąco. Minister Macierewicz, przewodniczący komisji, przekazywał je, że należy sporządzić kolejny dokument, tak zwany aneks. Pracy nad aneksem dokładnie nie pamiętam, ale to była druga połowa roku 2007. To już odsyłam do autora tych dokumentów, czyli ministra Antoniego Macierewicza. Tu będzie mógł podzielić się z państwa wiedzą na temat tych dokumentów, zwłaszcza tego drugiego, który jest do tej pory dokumentem tajnym, ściśle tajnym, jak i dokładne daty. I przy tej okazji, o tym wtedy nie wiedzieliśmy, trwała, ja to nazywam, faza przygotowawcza prowokacji, czy wobec komisji weryfikacyjnej, czy jak to później media określiły, tak zwanej afery marszałkowej. Mianowicie od początku 2006 roku trwały spotkania dwóch żołnierzy byłych WSI. Mianowicie Aleksandra Lichockiego i Leszka Tobiasza. Aleksander Lichocki był emerytowanym pułkownikiem. Nawet nie pamiętam, czy zahaczył się o WSI, bo odszedł ze służby na początku lat 90., chyba w 91 roku. A Leszek Tobiasz był oficerem, który podlegał weryfikacji i chciał dalej pracować w wojskowych służbach specjalnych. Ale jego weryfikacja przedłużała się. Przedłużała się, bo okazało się, że
prowadził takie czynności, które go dyskwalifikowały w tej służbie. Mianowicie, można o tym powiedzieć, prowadził między innymi tak zwaną sprawę Anioł. To zostało już ujawnione i możemy w skrócie zasygnalizować, że dotyczyła jednego z hierarchów kościelnych, sprawa obyczajowa i na tej podstawie próbował wywrzeć wpływ nie tylko na tą osobę, ale także później inicjował pewne działania w sferze informacyjnej, medialnej. Jeszcze przed rozwiązaniem WSI. Tak więc były daleko idące zastrzeżenia wobec tej osoby, a on bardzo chciał dalej służyć ojczyźnie socjalistycznej, bo taką przysięgę składał i wojskowym służbom, wprawdzie teraz wtedy nazywającą się, noszące nazwę SKW, ale mundur to mundur. Zgłosił się do Aleksandra Lichockiego z takim pytaniem na początku 2007 roku, jak to załatwić. Lichocki odpowiedział, że on jest osobą potrzebującą, najpierw 50 tysięcy, później 100 tysięcy, później 200 tysięcy. Że ma pewne znajomości, to mógłby za tą sumę 200 tysięcy coś tam spróbować załatwić. I panowie tak rozmawiali przez ten cały 2007, przez ten rok. A jednocześnie Aleksander Lichocki był, w cudzysłowie mówiąc, informatorem dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego. Nie będę tutaj wchodził w osobowość pana redaktora Sumlińskiego, bo to jest opowieść na inne w ogóle spotkania i analizę jego twórczości. Trudno to dziś obecnie zrozumieć. Redaktor Sumliński poniósł za to konsekwencje i moralne, i też prawne w jakimś sensie. W każdym razie nie chcę tego wątku rozwijać. A znajomym Wojciecha Sumlińskiego, żeby było zabawniej, dobrym znajomym, był jeden z członków komisji weryfikacyjnej, pan dr Leszek Pietrzak. Były oficer Urzędu Ochrony Państwa, później pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Z tym, że o ile dobrze pamiętam, pan Pietrzak nie spotkał się osobiście z Aleksandrem Lichockim, tylko taką osobą, którą można powiedzieć pośredniczącą w jakiś sposób, czy w każdym razie wskazującą, że ma jakieś informacje z wewnątrz komisji, był pomiędzy Lichockim a Pietrzakiem, był właśnie redaktor Sumliński. A żeby było jeszcze zabawniej, Leszek Pietrzak, członek komisji weryfikacyjnej, mniej więcej w tym samym czasie, na początku stycznia 2007 roku, zaczął się spotykać poza komisją weryfikacyjną, poza siedzibą komisji, poza wiedzą komisji członków i przewodniczącego z panem Leszkiem Tobiaszą, który zabiegał o pozytywną weryfikację. Tak więc mamy taki ciekawy miszmasz. Każdy z każdym rozmawiał. To znaczy nie każdy z każdym, bo Wojciech Sumliński nie rozmawiał z Leszkiem Tobiaszem, ale Lichocki rozmawiał z Sumlińskim i z Tobiaszem. Tobiasz rozmawiał z Pietrzakiem, a Pietrzak rozmawiał z Sumlińskim i z Tobiaszem.
A żeby było jeszcze wcześniej, to te rozmowy, swoje rozmowy nagrywał Leszek Tobiasz. To znaczy rozmowy z Lichockim i z Pietrzakiem. I gromadził je kilkanaście godzin. I tak przez cały 2007 rok, o ile rozmów z Leszkiem Pietrzakiem było kilka, cztery, może trzy, dokładnie nie pamiętam, bo później zapoznawałem się w sądzie z tymi materiałami, ale były dosyć pokaźne, to było znacznie więcej tych rozmów z Lichockim. I panowie dyskutowali o komisji, o pracach komisji, co można załatwić, za co można załatwić, w jaki sposób można załatwić i jaką sumę. I Lichocki zaproponował pozytywną weryfikację, że załatwi pozytywną weryfikację Tobiaszowi za tą sumę w końcu chyba 200 tysięcy złotych polskich. To był 2007 rok, nieobecny. To inna wartość była tego pieniądza. I bo ma dostęp do członków komisji, i tą pozytywną weryfikację załatwi komisja w składzie Cęckiewicz, Pietrzak, Wojciechowski i Brzęczek. Brzęczek to Bączek, bo tak zostałem w ich slangu nazwany, Brzęczek. Nie wiem dlaczego. Bączek to też ładne nazwisko. I tak rozmawiali sobie panowie do jesieni 2007 roku, a Leszek Tobiasz to wszystko nagrywał. 21 października następują wybory z wygraną Platformy Obywatelskiej. 5 listopada marszałkiem Sejmu zostaje Bronisław Komorowski. 9 listopada Donald Tusk zostaje desygnowany na premiera rządu. 16 listopada zostaje powołany na premiera, a 23 listopada 2007 roku zostaje utworzony pierwszy rząd Donalda Tuska. Przywołuję te wszystkie daty, bo są potrzebne do zrozumienia zachowania Tobiasza, Leszka Tobiasza. Mianowicie przez ten czas, kiedy Leszek Tobiasz otrzymuje propozycję uzyskania pozytywnej weryfikacji od Aleksandra Lichockiego za łapówkę, no bo to była łapówka i Aleksander Lichocki powoływał się na wpływy tej komisji, przez te 10 miesięcy Leszek Tobiasz nie zawiadamia żadnych organów państwa, ani prokuratury, ani służb specjalnych. Można zrozumieć, że do SKW nie miał zaufania, zwłaszcza do szefa i Brzęczka, ale także Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie ma żadnych śladów, żeby złożył jakieś zawiadomienie. W późniejszych zeznaniach wyjaśnia, że nie miał zaufania do ówczesnej elity państwowej, że to wszyscy ze wszystkimi. To podobnie jak obecnie się słyszy, że wszyscy kradli. To wtedy wszyscy załatwiali pozytywną weryfikację żołnierzy. Tak można odnieść taką analogię. Składa jedynie oświadczenie u notariusza w zalakowanej podobno kopercie, które później przedstawia, o którym mówi w prokuraturze. Swoje działania w tej sprawie zaczyna według późniejszych zeznań 21 listopada 2007 roku. Mianowicie zgłasza się, ale nie do ABW, nie do policji, nie do prokuratury, ale do ówczesnego już wybranego
przez Sejm marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Stąd ta nazwa afera marszałkowa. I informuję, że jest proceder korupcji w komisji weryfikacyjnej. I jednocześnie może załatwić kupno, czy nawet może przynieść fragment tajnych dokumentów. Jednocześnie u Bronisława Komorowskiego, i tu są rozbieżne daty, zjawia się też Aleksander Lichocki, którego umawia jeden ze współpracowników, ówczesnych współpracowników Bronisława Komorowskiego. Pamiętajmy, że Bronisław Komorowski na początku lat 90. najpierw był wiceministrem obrony narodowej w okresie likwidowania ówczesnych służb wojskowych, czyli Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz Zarządu II Sztabu Generalnego, czyli kontrwywiadu i wywiadu wojskowego, a później był ministrem obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000-2001. I to jego wiceminister ówczesny, Romuald Szeremietyw, był w 2001 roku, o ile dobrze pamiętam, oskarżony o korupcję. Tak, dokładnie. I plus jego współpracownik, asystent Szeremietiewa. Ta sprawa ciągnęła się przez kilkanaście lat, ale później okazało się, że to też było fałszywe oskarżenie, też sprokurowane przez WSI. Tak więc Bronisław Komorowski miał doświadczenie styczności z wojskowymi służbami specjalnymi i wiedział, do czego są zdolne, i wiedział też, jak się zachowywać. Mimo to Bronisław Komorowski nie informuje wtedy, po tych pierwszych spotkaniach z Lichockim i Tobiaszem, odpowiednich organów państwa, tylko tak jak to zostało zaprotokołowane w trakcie jego późniejszych zeznań, wyraził wstępne zainteresowanie. Co to oznacza w języku prawnym wstępne zainteresowanie tymi materiałami? Trudno określić. Wprawdzie, biorąc pod uwagę, że Bronisław Komorowski ani wtedy, ani później, ani jeszcze później, już jak przestał być prezydentem, w żaden sposób nie wyjaśnił tej sytuacji, ani też organy państwa też nie pociągnęły go w żaden sposób do jakiejś odpowiedzialności, można takie sformułowanie w zasadzie też stosować. Tak więc wyrażenie wstępnego zainteresowania nie jest niczym nagannym, tak podpowiadam po prostu. Podczas kolejnego spotkania z Leszkiem Tobiaszem 23 listopada w końcu Bronisław Komorowski, i to wiemy z zeznań innych świadków i uczestników tej sprawy, Pawła Grasia i Krzysztofa Bondaryka. Bronisław Komorowski dzwoni do Pawła Grasia, że ma u siebie oficera WSI, który ma jakieś dowody, co z tym zrobić. No i Paweł Graś najpierw konsultuje to, chyba konsultuje, bo też nie ma jasności, z szefem SKW, z ówczesnym szefem SKW, który nastał po Antonim Macierewiczu, czyli z Grzegorzem Reszką, a później
jakoś ten kontakt nie był konstruktywny dla nich, z Krzysztofem Bondarykiem. I do biura Bronisława Komorowskiego przyjeżdża Krzysztof Bondaryk w asyście 3-4 oficerów ABW i przejmują Leszka Tobiasza jako świadka w tej sprawie. Co ciekawe, Leszek Tobiasz jest transportowany do siedziby ABW na złożenie zeznań w samochodzie Krzysztofa Bondaryka, mimo że jest drugi samochód z oficerami ABW. Co się działo w trakcie tej przejażdżki, nie wiemy. Konsekwencją tego spotkania 23 listopada w biurze Bronisława Komorowskiego, a później przetransportowania Leszka Tobiasza do ABW są zeznania Leszka Tobiasza i wiemy to, tą chronologię akurat tego dnia można odtworzyć dzięki dokumentom, bo widnieje na nich data dzienna oraz godzina nawet, kiedy rozpoczęło się przesłuchanie Leszka Tobiasza oraz podjęte śledztwo w sprawie korupcji w komisji weryfikacyjnej, czyli pozytywna weryfikacja za korzyść majątkową oraz sprzedaży tajnego dokumentu, ściśle tajnego dokumentu, jakim był aneks do raportu z weryfikacji. A sprzedażą tego aneksu miał się zająć Brzęczek Welbonczek. A żeby jeszcze było ciekawiej, Brzęczek Welbonczek miał sprzedać ten aneks, ten ściśle tajny dokument sporządzony przez Antoniego Macierewicza, twórcy pisma Głos, do innego pisma, mianowicie do Gazety Wyborczej, do Agory. Brzęczek Welbonczek miał wziąć jakąś część tego aneksu i za 1 000 000 zł, tak jak panowie między sobą rozmawiali, czyli Tobiasz z Lichockim, że ten debil Brzęczek poszedł z tym do Agory i tam sprzedał. I takie informacje między innymi przekazał pułkownik służb specjalnych, wojskowych służb specjalnych, Leszek Tobiasz, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I na tej podstawie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała wniosek do prokuratury i prokuratura, jako ta praworządna prokuratura, podjęła czynności śledcze, które zleciła ABW. I ABW przesłuchiwała Leszka Tobiasza. Leszek Tobiasz przekazał tą dokumentację, nagrania swoich rozmów z Lichockim. Wskazał, że ma takie informacje, że Brzęczek Welbonczek sprzedał aneks, że komisja w składzie Brzęczek Welbonczek, Cęckiewicz, Pietrzak i Wojciechowski mieli zweryfikować pozytywnie za 200 tysięcy jego. No i ABW to łykała, łącznie z prokuraturą, bo to były organy praworządne, nie tak jak wcześniej czy później. I na tej podstawie jednocześnie ukazywały się też odpowiednie artykuły w mediach, oczywiście w tych mediach praworządnych. Gazeta Wyborcza, Dziennik, pismo takie o nazwie Dziennik, teraz chyba też się ukazuje, ale to jest, tak, obecnie taka nazwa jest. Jeszcze jesienią, jeszcze w listopadzie 2007 roku poinformowała ta redakcja piórem pani redaktor Anny Marszałek, że tajny anek jest do sprzedaży, do kupienia chyba na bazarze czy na ulicy, już nie pamiętam. I to jest drugi człon tej nazwy afery marszałkowej, mianowicie pani redaktor, wtedy redaktor, bo później już została urzędnikiem w jednej z instytucji, pani redaktora Anna Marszałek bardzo skrupulatnie opisywała właśnie
kulisy sprzedaży aneksu, kto może kupić, kto jest zainteresowany, że członkowie komisji są skorumpowani i tak dalej, i tak dalej. I tak się toczyło, zwłaszcza te publikacje prasowe, do 13 maja, kiedy nastąpiła na podstawie tych doniesień, tych meldunków, tych złożonych czynności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz postępowania prokuratury, kiedy to właśnie 13 maja 2008 roku nastąpiły rewizje. U dwóch członków, czyli u Brzęczka Welbączka i u Pietrzaka, Leszka Pietrzaka. Oprócz tego rewizja była też chyba u Wojciecha Sumlińskiego i Aleksandra Lichockiego. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, to 20... Muszę sprawdzić tą chwilkę, 24 czy 28 kwietnia. 28 kwietnia, czyli dokładnie dwa tygodnie przed rewizjami, które zostały zarządzone przez Prokuraturę Krajową. Główny świadek w tej sprawie, Leszek Tobiasz, w trakcie przesłuchania w prokuraturze stwierdza, że ta sprzedaż Brzęczka Welbączka aneksu do Agory, do spółki Agory, to był blef. Czyli wycofuje się z tego oskarżenia, że on w zasadzie tylko to mówił, żeby uzyskać jakieś informacje, potwierdzenie od Lichockiego. Ale on takich wiadomości to nie miał. Co złego, to nie on, to do Lichockiego z tym. I mamy taką sytuację prawną, zwróćcie Państwo uwagę, że dwa tygodnie przed rewizjami główny świadek oskarżenia prokuratury i ABW wycofuje się ze swoich zeznań, że w zasadzie to jest blef, a mimo to prokuratura i ABW dalej prowadzą tą sprawę. W sprawie sprzedaży aneksu, ściśle tajnego do Agory, jak i w sprawie weryfikacji. Pozytywnej uzyskania łapówki za pozytywną weryfikację przez skład komisji w osobach Bączek Welbrzęczek, członka komisji, Leszka Pietrzaka, członka komisji weryfikacyjnej, ale również w składzie Sławomira Cęckiewicza i Piotra Wojciechowskiego. Sławomir Cęckiewicz nie był w żadnym okresie członkiem komisji weryfikacyjnej. Był przewodniczącym tylko komisji likwidacyjnej. W żaden sposób również nie był doradcą komisji, nie uczestniczył w pracach. Piotr Wojciechowski został członkiem komisji weryfikacyjnej, ale dopiero na jesieni 2007 roku i w zasadzie rozpoczął pracę, praktyczną działalność w maju 2008 roku. Dlaczego tak późno? Ponieważ praca komisji weryfikacyjnej została zablokowana przez nowe kierownictwo SKW, blokując uznanie certyfikację komisji, kancelarii tajnej w komisji. Mianowicie komisja, siedzibą komisji, nową siedzibą komisji weryfikacyjnej po wyborach wygranych przez Platformę Obywatelską stało się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na ulicy Karowej.
Tam cała dokumentacja została przeniesiona, otrzymaliśmy dzięki uprzejmości prezydenta Kaczyńskiego oraz ministra świętej pamięci Aleksandra Szczygły kilka pomieszczeń, jak i również siedzibę na kancelarię tajną. Nowy szef zablokował możliwość korzystania z tych pomieszczeń, znajdując jakieś formalne preteksty. I w ten sposób komisja aż do maja 2008 roku nie mogła zbierać się, nie mogła korzystać z materiałów. W tym czasie przewodniczącym komisji był pan Jan Olszewski. Też warto pamiętać, bo to jest chyba trochę zapomniany epizod w życiorysie mecenasa. Mianowicie ten okres 2006-2008, kiedy najpierw był doradcą komisji weryfikacyjnej, a później został przewodniczącym komisji i w zasadzie stał się mecenasem komisji, bo to dzięki jego aktywności zarówno w tym pierwszym okresie, jak i późniejszym komisja mogła funkcjonować, bo kłody rzucane pod działania komisji to leciały ze wszystkich stron. Wystarczy przejrzeć prasę, obejrzeć nagrania w mediach i mecenas Jan bronił nie tylko zasadności całego procesu likwidacji i weryfikacji, jak i działań komisji. Też można po latach powiedzieć, że to dzięki jego aktywności ten proces weryfikacji jakoś dobrnął, może nie do końca, ale do jakiegoś takiego punktu, w którym można podsumować. W każdym razie wracając do kwietnia 2008 roku, Tobiasz wycofuje się z zeznań, stwierdza, że to blef. Mimo to ABW dalej kontynuuje te postępowania, działania. Prokuratura mimo negatywnych zeznań Tobiasza dalej prowadzi postępowanie i 13 maja, to był wtorek, dokładnie pamiętam, w rocznicę zamachu na Jana Pawła II, no, zjawia się o 6 rano ekipa nieumundurowanych, smutnych, nawet niesmutnych, no takich nieumundurowanych funkcjonariuszy, chyba dwie panie, trzech panów wręczają postanowienie o konieczności przeprowadzenia rewizji. Później to będzie można zobaczyć na prezentacji. I rozpoczyna się rewizja w moim domu, trwająca do godziny 19 lub 18, w każdym razie około 12 godzin. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że akurat ta ekipa ABW zachowała się kulturalnie, nie rozwiercali zamków, tak jak było widoczne to kilka miesięcy temu w siedzibie pana Bąkiewicza. Ani nie zaklejali taśmami kamer, jak w przypadku domu pana ministra Ziobro. W miarę sprawnie chcieli przeprowadzić tą rewizję. No, oczywiście wymogi są takie formalne, to trudno akurat mieć pretensje do nich. Dostali rozkaz, wykonywali, chociaż mogli nie przyjąć, odmówić albo zażądać pisemnego rozkazu.
No, ale podjęli takie wyzwanie, no i spotkały później ich różne przygody, bo w trakcie oględzin w poszczególnych pomieszczeniach, między innymi samochodu, nie zamknęli drzwi do budynku i w ten sposób przeszukanie zostało nagrane przez ekipę Telewizji Polskiej. Przez, o ile dobrze pamiętam, redaktora Filipa Ardesińskiego. Wykorzystał moment, kiedy drzwi były otwarte, nie zamknięte na klucz, a dostali się do środka, do budynku, no i filmowali czynności postępowania. Można mówić to z takim uśmiechem i wręcz to jest kabaretowe, ale to też świadczy o profesjonalizmie w ogóle ekipy. Jak przypominam sobie z perspektywy lat i jednocześnie jak widziałem te rewizje u pana Bąkiewicza i u ministra Ziobry, to takie déjà vu. Tyle lat minęło, a wciąż to samo. Zwłaszcza to zaklejanie taśmą klejącą kamer na podwórku ministra Ziobry. To jakbym widział u siebie w mieszkaniu, kiedy wkracza ekipa telewizyjna, nagrywa. Ja wychodzę chyba z kuchni. Redaktor Rdesiński przedstawia się. Dzień dobry, Telewizja Polska. Czy możemy się dowiedzieć, co tu się odbywa? Ja z uśmiechem zapraszam, to w takim razie zapraszam do środka. No i funkcjonariusze ABW, zaskoczeni, zdziwieni. Skąd się, najpierw pytania do mnie i pretensja, że ja ich wpuściłem, ja ich zaprosiłem, a ja pierwszy raz na oczy w ogóle nie znałem do tej pory redaktora Rdesińskiego i jego kolegi. O co chodzi? To nie ja wpuściłem, to chyba panowie ich wpuściliście, czy panie oficerowie. No i taka przepychanka najpierw słowna, później zostałem zamknięty w pokoju obok, tak żebym nie miał kontaktu z ekipą telewizyjną, a ekipa została zaproszona do kuchni, też zamknięta i tam odbywały się czynności, już nie czynności rewizji moich pomieszczeń, ale rewizji ekipy telewizyjnej. I wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, fragment tych czynności to były nawet nadawane na żywo. Bo ja z nudów włączyłem telewizor, oczywiście za zgodą funkcjonariuszy ABW, którzy przebywali ze mną w tym pokoju obok. Spytałem się, może tak z nudów obejrzymy, co w telewizji. Włączyłem i na żywo, na live'ie leciała emisja właśnie z budynku, tak jak i było słychać przez moment jakiś pogłos. I tak powiedziałem, o, jesteśmy na żywo w telewizji. I wtedy funkcjonariusze zorientowali się, że emisja jest na żywo. Jedna właśnie z osób z tej ekipy ABW weszła do kuchni i niestety przerwali dalszą emisję. I redaktor Rdesiński właśnie otrzymał sławetny taki w tamtym czasie taki rozkaz, proszę opuścić. Co mam opuścić? Spodnie. Tak, tak. I tak jak ostatnio dowiedziałem się, to było wywiad z redaktorem w reportażu panów Cęckiewicza i Rachonia, jak właśnie pan Rdesiński opisywał te kulisy, że był no, rewidowany
prawie do spodu, z góry na dół, z boku na drugi bok i tak dalej, ale nie znaleziono przy nim tego nośnika informacji, który gdzieś tam ukrył. Już nie doszukajmy się, gdzie. No i tak to trwało, taka przepychanka, kilka godzin. Przy okazji później następna ekipa przyjechała ABW, już bardziej profesjonalna, i próbowała też zaprowadzić porządek. Jednocześnie też kilka innych ekip telewizyjnych. No to było widowisko na całą Polskę z tej rewizji, która miała przejść cicho, sprawnie i wykazać, że Brzęczek, WL, Bączek nie dość, że handluje aneksem, to jeszcze trzyma aneks gdzieś pod, nie wiem, posadzką. Ale to nie był aneks, to było nagranie z tych czynności. No to w każdym razie może osoba wypowiadająca się zna dokładniejsze informacje na ten temat. Z innych takich ciekawych okoliczności to jedno z moich dzieci to chciało się udać do szkoły. W tym czasie na godzinę 8, a ekipa była od godziny 6. To, aby oczywiście przed wyjściem do szkoły został zrewidowany tornister czy tam plecak, i czy udał się ten potomek do szkoły w asyście funkcjonariuszki ABW, a żeby mógł rozpocząć właśnie zajęcia lekcyjne, to musiała zostać udzielona zgoda, osobista zgoda prokuratora krajowego, aby dziecko mogło wyjść do szkoły i rozpocząć obowiązek szkolny. No i tak do godziny 8 takie, można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy kabaretowe scenki odbywały się. Pod koniec dnia spakowano komputer, kilka pendrive'ów, no i wywieziono to w nieznanym kierunku na ulicę Rakowiecką. Po kilku dniach media, oczywiście te praworządne, powołując się na praworządną prokuraturę i praworządne Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego, otóż media te ogłosiły, że w domu Brzęczka WL Bączka znaleziono, zarekwirowano dokumenty niejawne, tajne, następują oględziny i wszystko wskazuje na to, że są to dokumenty tajne. Na tej podstawie, na podstawie tych doniesień, SKW odebrała mi, wszczęła najpierw postępowanie w zakresie dostępu do informacji niejawnych, a później odebrano mi poświadczenie bezpieczeństwa. Co ciekawe, po 2 latach ta sama praworządna prokuratura zwróciła mi te wszystkie materiały, które były uznawane za niejawne, oraz kolegium do spraw służb specjalnych przy prezesie Rady Ministrów uwzględniło moje odwołanie i zwrócono mi również poświadczenie bezpieczeństwa, uznając, że nie było żadnych przekroczenia przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, czyli te wszystkie informacje dotyczące znalezienia tajnych dokumentów u mnie w domu były po prostu nieprawdziwe, ale kogo to interesowało po 2 latach?
To nastąpiło już po Smoleńsku, to był już inny temat rozwijany i w zasadzie kłopoty Bączka sprzed 2 lat, Brzęczka, już nikogo i nie interesowały. To umarło śmiercią naturalną. I tak można powiedzieć, że tak z mojej osobistej perspektywy, zwłaszcza tego 13 maja, tak ta prowokacja wyglądała. Ale warto też się zastanowić nad mechanizmem całej tej operacji, bo to nie tylko kwestia fałszywego oskarżenia przez Leszka Tobiasza. To nie tylko problem powoływania się na wpływy przez Aleksandra Lichockiego, czy bezrozumnego zachowania Leszka Pietrzaka i Wojciecha Sumlińskiego, mówiąc bardzo łagodnie i oględnie, ale to też działania organów państwa. Bo zgadzam się, że jeżeli organy państwa otrzymują informację, że może nastąpić korupcja, że jakiś delikwent może handlować się tajnymi informacjami, to trzeba to sprawdzić. Ale po weryfikacji tych informacji, po sprawdzeniu, kiedy 2 plus 2 nie równa się 4, a 6,5, bo nie istniał taki skład komisji weryfikacyjnej w osobach Cęckiewicz, Wojciechowski, Brzęczek, Welbączek i Pietrzak, że główny świadek oskarżenia Leszek Tobiasz na 2 tygodnie przed czynnościami wycofuje się ze swoich informacji i mówi, że to blef, a mimo to organy państwa dalej prowadzą te czynności, to już jest nie tylko prowokacja dwóch prywatnych osób, ale to jest prowokacja organów państwa przeciwko innemu organowi państwa, jakim była komisja weryfikacyjna. Bo przypominam, że komisja weryfikacyjna nie była prywatną inicjatywą Antoniego Macierewicza i kilku harcerzy i dziennikarzy, ale była organem państwa powołanym przez Sejm. I o ile Donaldowi Tuskowi w 2007 roku nie podobał się skład tej komisji, to mógł wycofać członków tak zwanej spuli premiera i wstawić swoich. To mógł w inny sposób oddziaływać na pracę tej komisji. Poprzez służby specjalne, ale poprzez negocjacje, rozmowy i w inny sposób. Bo zwróćmy uwagę, że premier miał do dyspozycji kilka narzędzi prawnych w zakresie prac komisji weryfikacyjnych. Natomiast z tego nie skorzystał. Zapewne w jakimś gronie nowej elity władz po listopadzie 2007 roku uznano, zostawmy ten skład, on jest skompromitowany, mamy tutaj takie informacje, że to nie tylko tych 4 delikwentów w osobie Cęckiewicza, Wojciechowskiego, Pietrzaka i Brzęczka, Welbączka wysadzimy w kosmos, ale również i Macierewicza i jego zaplecze polityczne w postaci PiS-u i prezydenta Kaczyńskiego. Być może na to liczyli. Nie wiemy, czy tak było, bo późniejsze postępowanie prokuratury nie poszło
nie rozszerzyło zakres działań o sprawstwo kierownicze w tych urzędach. Bo tak trzeba nazwać, bo to nie tylko było przestępstwo pomówienia członków komisji weryfikacyjnej o korupcję i sprzedaż tajnych dokumentów, ale także można zakwalifikować niektóre czyny jako przekroczenie uprawnień, czyli artykuł 231 co najmniej kodeksu karnego. Wprawdzie ta sprawa trafiła do sądu, ale oskarżonymi był Lichocki i redaktor Sumliński. Ostatecznie redaktor Sumliński został oczyszczony i nie został skazany w żadnej instancji. O ile dobrze pamiętam, być może to w pierwszej instancji były jakieś perturbacje, ale ostatecznie Sąd Najwyższy w 2017 roku uznał, że no, głównym winnym był Aleksander Lichocki, natomiast komisja weryfikacyjna i Antoni Macierewicz byli ofiarami tych działań. Tak się można tak podsumować tę sprawę, ale to chciałbym na koniec tej części wypowiedzi, bo jeszcze mamy przed sobą pokaz takiej prezentacji, do której dojdziemy, chciałbym zacytować fragment swojego artykułu z tomu Niepodległość ma jeden kształt, wydanego w 2018 roku z okazji 70. urodzin pana ministra Antoniego Macierewicza, w którym opisałem tę sprawę jako jeden z rozdziałów pod tytułem Afera Marszałkowa, anatomia prowokacji. I ostatnie zdania. Bez wyjaśnienia tej pierwszej afery marszałkowej i bez ujawnienia prawdziwych prowodyrów operacji, takie prowokacje będą nieustannie powtarzały się. W myśl starej sowieckiej zasady dezinformacji, nowe kłamstwa w miejsce starych. Dlatego tylko kwestią czasu będzie tak zwana powtórka z rozrywki i próba powielenia, ale oczywiście w innych realiach, scenariusza afery marszałkowej. I tak obserwując obecne życie tak prawno-polityczne, odnoszę takie wrażenie, że mamy właśnie do powtórzenie takiego mechanizmu. Nie wprost, ale bardzo zbliżonego. Mianowicie Fundusz Sprawiedliwości i rewizja u pana ministra Ziobry. To na analogię już wskazałem, takie beztalencie operacyjne w trakcie tych czynności, rozwiercanie zamków, rozwiercanie sejfu, wywalanie drzwi, zaklejanie taśmą kamer, czy później w innej sprawie wdzieranie się do siedziby stowarzyszenia pana Bąkiewicza w podobny sposób. Można zastanowić się, czy to jest taki brak profesjonalizmu, czy pokazówka. Pokazówka, żeby udowodnić, my rządzimy, my mamy rację, my możemy zrobić wszystko. Oba warianty są do rozważenia, ale też jest jeszcze inna taka analogia. Mianowicie tak jak w 2007 roku osobą, głównym świadkiem był Leszek Tobiasz, który nagrywał swoje rozmowy z Leszkiem Pietrzakiem i z Aleksandrem Lichockim i później przekazał do ABW,
i na tej podstawie wszczęto czynności. Tak obecnie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości pojawia się taki mały Leszek Tobiasz. Ten pan z wąsikami, takimi uniesionymi, taki Don Pedro czy Szpicbródka tak zwany. Tak jak media informowały, również nagrywał swoich rozmówców, swoich przełożonych. Podobno aż 50 godzin przekazał tych nagrań. I też nie wiadomo, w jakim celu nagrywał, bo podobno nagrywał przez 2 lata. Jeżeli nagrywał ich przez 2 lata, psychologicznie mogę zrozumieć, że gdyby zaczął to robić po wyborach. Słaba psychika, konkurenci obejmują władzę, chce się wkupić, przynieść trofeum i zachowa nietykalność, a być może jeszcze otrzyma jakieś takie finansowe frukty. To można zrozumieć. Ale jeżeli okazuje się, że pan Szpicbródka nagrywał swoich przełożonych przez 2 lata systematycznie, przekazał 50 godzin, ale nie wiemy, ile faktycznie tych godzin jest, to można domniemywać, że to była celowa taka akcja. Mówimy w sferze domniemań. I analogia nasuwa się oczywista. Mały Tobiasz taki. I Mały Tobiasz później występuje w Sejmie, mimo że jest osobą oskarżoną, mimo że stara się o status świadka koronnego, małego świadka koronnego, to ujawniane są te nagrania. Nie wiemy, czy wszystkie zostały ujawnione, to znaczy część została ujawniona, ale można podejrzewać, że zostały w jakiś sposób skompilowane. A jeżeli nagrywał 50 godzin przez 2 lata, to można też domniemywać, że odpowiednio prowadził te rozmowy w taki sposób, aby inne osoby wypowiadające się na tych nagraniach wypowiedziały to, co było, no, co odpowiadało prowadzącym obecnie te postępowanie, że można udowodnić, że była korupcja. Tu jest następna analogia. Tam była korupcja przy weryfikacji, tutaj ma być korupcja polityczna, że w zamian za uzyskanie dofinansowania wozów strażackich, sprzętu dla OSP czy kół gospodyń wiejskich, można to różnie oceniać. Dobrze, źle, zasadnie, niezasadnie. Ja w dużym stopniu uważam, że sprzęt dla jednostek straży pożarnej jednak powinien być dofinansowany i tu nie ma żadnej dyskusji, zwłaszcza po problemie z pomocą dla powodzian, że to w ogóle ta powódź rozwiązała tą kwestię. Ale można dyskutować na ten temat, czy nie powinien być stworzony inny specjalny fundusz, ale w tamtym czasie nie było. I władze polityczne uznały, że to jest jedna z możliwości dofinansowania sprzętu ratowniczego. I okej. Ale wracając do pana Szpicbródki, jeżeli przez 50 godzin, przez 2 lata i w odpowiedni sposób prowadził tą rozmowę, mógł uzyskać takie wypowiedzi, które odpowiadały prowadzącym śledztwo. Pan Szpicbródka mógł się wypowiadać na forum Sejmu, mógł obarczać odpowiedzialnością swoich dawnych przełożonych,
mógł mówić o korupcji politycznej, mimo że miał jednocześnie też status oskarżonego. I to jest, tutaj jest zbyt wiele analogii pomiędzy tymi dwoma sprawami, to znaczy mechanizmem w tych sprawach, aby mówić o czystej sprawie w zakresie no, tych postępowań dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Podkreślam, można dyskutować na forum Sejmu, czy nie należałoby stworzyć jakiegoś innego funduszu. Można dyskutować na temat decyzji, zasadna, niezasadna, ale jednocześnie stosowanie takich działań, takich prowokacji jednoznacznie wskazuje, że ta sprawa jest no, celową zagrywką pewnej grupy osób. Na tej analogii pomiędzy tymi wydawałoby się różnymi sprawami, ale wskazującymi, że w obu tych sprawach mamy do czynienia z podobnym mechanizmem prowokacji, zarówno politycznej, jak i być może służb specjalnych, bo też trzeba zastanowić się, czy pan Szpilsbrudka nie był w jakiś sposób ukierunkowany przez jakieś takie środowisko związane z oponentami politycznymi, być może nawet też w jakimś segmencie bezpieczeństwa. Dlatego te analogie są zbyt takie jaskrawe, żeby nie mówić, że takie działania, takie mechanizmy, takie prowokacje nie są dalej realizowane, mimo że obecne czasy są tak podkreślane, że są praworządne i uśmiechnięte. Jeżeli jeszcze mamy czas, to bardzo tak skrótowo byśmy z panią prezes tak przedstawili państwu taką prezentację, która została tak przeze mnie przygotowana dokładnie 10 lat temu na posiedzenie sejmowej zespołu do spraw wyjaśnienia zarzutów wobec komisji weryfikacyjnej, która została przygotowana na podstawie dokumentów, które uzyskałem przy sprawie sądowej przeciwko Aleksandrowi Lichockiemu. Szanowni Państwo, mi też przypada niewdzięczna rola strażnika czasu. Dziękujemy Państwu, tradycyjnie dziękujemy Narodowemu Instytutowi Wolności, dziękujemy portalowi blogpress.pl. Tradycyjnie zachęcamy Państwa do zwiedzania Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i też już dziś zapraszamy na listopad. W ostatnim tygodniu listopada odbędą się kolejne spotkania, w tym jedno poświęcone sztucznej inteligencji, drugie cenzurze i poprawności politycznej. I na koniec taka informacja techniczna. Schodzimy tą samą drogą, którą wchodziliśmy, to znaczy przez nowo otwarty sklep muzealny i przez nowe wystawy, które ostatnio zostały przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych zainaugurowane. Serdecznie Państwu dziękujemy.